Wiele lat temu zostałem właścicielem starej drewnianej walizki. Nie wiem, do kogo należała i nie wiem, jak długo służyła ludziom jako towarzysz podróży. Ale wiem, że przeleżała przez 15 ostatnich lat w mojej pracowni, aż do momentu, kiedy zakiełkowała w mojej głowie idea stworzenia wystawy w walizce. Zaprosiłem do tej wystawy moich przyjaciół i artystów, z którymi jestem związany od lat i których niezmiernie cenię. Przez ostatni rok, w czasach pandemii COVID, tworzyliśmy w odosobnieniu i stworzyliśmy kolekcję 24 prac dedykowanych tylko i wyłącznie tej walizce. Walizce, którą wysyłamy w podróż, walizka, która będzie wędrowała pomiędzy miastami, pomiędzy uczelniami, pomiędzy krajami. Będzie prezentowana w galeriach, w pracowniach artystów oraz w innych wybranych przez nich miejscach.